Piła powróciła, a z nią najważniejszy człowiek dla tej serii, czyli Tobin Bell, jedyny i niepowtarzalny Jigsaw. Jednak po spirali wielu ludzi nie pałało entuzjazmem na wieść o nowej pile. Czy ich obawy były słuszne? Hejka wszystkim, z tej strony Mary z ostatniej tawerny, a dzisiaj zrecenzuję dla Was piłę 10. Zapraszam. Będąc z wami szczery tego nowego rozdziału piły a kaspirali nie oglądałem. Stety bądź niestety nie było mi dane. Już przy wcześniejszych częściach była mowa, że to nie jest już ta sama piła, chociaż mi osobiście dziedzictwo się nawet podobało, ale podkreślam, że oglądałem je parę lat temu, więc moja ocena mogłaby się trochę zmienić. Wracając do kwestii najnowszej produkcji, do kina szedłem tak naprawdę z dość wysokimi oczekiwaniami i z uśmiechem na twarzy że mogę powiedzieć, że jestem usatysfakcjonowany. Ale nie wyprzedzajmy faktów. Pogadajmy najpierw o fabule. Jeszcze zanim tak naprawdę rozpocznę omawianie filmu, pojawia się kwestia, do której można się przyczepić lub zaakceptować. Bo piła 10 to tak naprawdę piła. Półtorej, bo jej akcja dzieje się pomiędzy wydarzeniami pierwszej i drugiej części, co zaburza mocno chronologię, bo tak naprawdę każda piła leciała po sobie, a tutaj nagle przewijamy taśmę do tyłu. Rozumiem ten zabieg, gdyż powrót Johna Kramera tego wymagał, bo wiadomo, że z pewnych przyczyn nie mógł się pojawić w kontynuacji. Rozwiązanie to ma też inne plusy, bo jeśli ktoś nie był zaznajomiony z serią piła, to wystarczy, że obejrzycie pierwszą część i na spokojnie już możecie siąść do Dziesiątki, chyba, że chcecie trochę więcej rozumieć, no to na dokładkę jeszcze dwójeczka. Chociaż muszę takie osoby ostrzec przed sceną po napisach. Niech was ktulu broni, by na niej zostawać, bo zdradza ona zdecydowanie za dużo względem następnych chronologicznych części. Natomiast co do dalszej kwestii tego, że jest to tak naprawdę część półtorej, to niektórzy mogą być po prostu zawiedzeni, że to nie jest kontynuacja historii. Mi to osobiście nie przeszkadzało i tak jak wcześniej wspomniałem, Warto było się cofnąć w czasie, by ponownie spotkać Jigsawa. Tobin Bell znowu pokazał klasę w cielance w Kramera. Tu trzeba mu oddać. Skradł całe show, zwłaszcza, że dziesiątka bardzo skupia się na jego postaci. Czkolwiek nie jest to uwaga do samego filmu, ale boję się, że mógł być to jednorazowy, dość udany strzał. W końcu aktor ma już 80 lat na karku. Ale kto wie, patrząc po jego karierze, nie zapowiada się, żeby rezygnował z aktorstwa. Wracając do samego filmu i fabuły. Jeśli dobrze pamiętacie, wspomniany John Kramer jest chory na raka. Pogodzony z losem i faktem, że nie zostało mu za dużo czasu, zaczyna spisywać swój testament. Ale tu nagle niespodzianka. Dowiaduje się on o eksperymentalnej metodzie leczenia, która daje mu nadzieję. Musi się jednak wybrać na wycieczkę do Meksyku. Muszę powiedzieć, że początek filmu jest bardzo powolny i spokojny, o dziwo, ale bardzo mi się to podobało. Wreszcie mógł mogliśmy ujrzeć Johna Kramera, jakim jest faktycznie człowiekiem, a nie jaki jest w pracy, że tak powiem. Fakt faktem mogliśmy już wcześniej to zobaczyć poprzez różne retrospekcje, ale tutaj mamy to jakby na żywo i przez dość długi czas. Ale oczywiście to wszystko jest tylko cisza przed burzą. W wyniku pewnych okoliczności Kramer znowu postanawia nauczać ludzi swojej filozofii, a dodatkowo dać im drugą szansę w swój dość makabryczny sposób. Wiadomo, piła Zawsze słynęła ze swoich brutalnych pułapek, a niektóre z nich były dość technologicznie skomplikowane. Natomiast tutaj odniosłem wrażenie, że te pułapki są takie. Prostsze, ale nie oznacza, że gorsze. Mimo wszystko, dalej mają ten swój brutalny urok. Mam czasami wrażenie, że mówiąc coś w stylu brutalny urok, ludzie wezmą mnie za szurniętego. Warto zaznaczyć, że osoby, które idą na piłę przede wszystkim dla tej brutalności, wyjdą z sensu bardzo zadowoleni. Jest tutaj wiele mocnych scen, i tak naprawdę osoby nieprzygotowane będą trochę ze sobą walczyć, żeby nie odwrócić wzroku. Jednak miałem poważny problem z dwoma scenami, w sensie odniosłem wrażenie, że aktorzy nie potrafili przedstawić bólu. W tym, co robili w ich ruchach i w mimice twarzy nie dało się odczytać ciężkości tego, co właśnie robią. W teorii można to wszystko usprawiedliwiać adrenaliną ale powiedzmy sobie szczerze, że pozbywanie się pewnych elementów swojego ciała nie jest jakoś bardzo proste. W ogóle większość testów tak naprawdę była pełna absurdów, co postawiło mnie przed pewnym dylematem recenzenta. W trakcie przygotowywania recenzji im bardziej myślałem nad filmem i bardziej przypominałem sobie sceny, zaczynałem dostrzegać coraz więcej głupot. I co tu robić? Bo w trakcie seansu film naprawdę bardzo mi się podobał. Swoją realizacją skutecznie odpychał mnie od jakichkolwiek innych myśli. Natomiast wychodzę z seansu i dostrzegam masę głupot, a ja za głupoty filmy dość mocno piętuję. Więc tak naprawdę produkcji, która bardzo mi się podobała, musiałbym wystawić niższą notę z za błędy, które tak naprawdę zacząłem dostrzegać po seansie i tak, zacząłem nad tym wszystkim się zastanawiać i wysnułem pewną teorię, i możecie się z nią zgodzić lub nie, i trochę ona może usprawiedliwiać, dlaczego Piła ma takie dość różne oceny, bo widziałem na początku bardzo pozytywne oceny recenzentów, a następnie widziałem bardzo negatywne. Tak naprawdę pojawia się tutaj kwestia wspomnianej realizacji. Można, według mnie, przedstawić rzeczy nieprawdopodobne, dość błędne z logiką, w taki sposób, że na początku nie będzie nas to za bardzo obchodzić. Zawsze, kiedy coś mi w danym filmie nie pasowało i dostrzegałem pewne błędy logiczne, to wspominałem o tym w recenzjach, ale tylko w momencie, jeśli zauważyłem to właśnie podczas seansu. W końcu, ile tak naprawdę filmów akcji trzeba byłoby wyrzucić do kosza za brak totalnego realizmu? I z horrorami jest tak naprawdę podobnie. Oczywiście pomijam kwestie, które są ważne dla fabuły, na przykład duchy czy wampiry. Oprócz ukazywania filozofii Jigsaw'a i naprawdę niesamowitych plot twistach zawsze właśnie miała te pułapki które kiedy się tak zastanowimy naprawdę odbierałem realizm tej opowieści Ale podczas samego seansu my się totalnie na tym nie skupiamy Bo zależnie od tego klimatu w filmie, od tych wszystkich sytuacji, od ukazania tego my przejmujemy się czy dana osoba przetrwa grę czy nie I wtedy tylko to się liczy A dlaczego? Bo tak naprawdę my, jako widzowie, skupiając się na filmie, tak pochłaniając go, skupiamy się na tej historii i wydarzeniach przedstawionych. A jeśli te wszystkie wydarzenia są przedstawione w jak najbardziej interesujący i ciekawy sposób, to jest to w stanie nas po prostu ukraść. Jak tak teraz o tym myślę, to z perspektywy czasu tak naprawdę to była kolejna magia piły, że. Potrafiliśmy jej to wybaczyć dzięki temu, że dawała nam niesamowity klimat i realizację tych brutalnych scen. Po prostu wsiąkaliśmy w to. A to, że po seansie zaczęliśmy dostrzegać te problemy, to tak naprawdę nie był problem filmu. To był problem tego, że my zaczęliśmy właśnie wracać do tej rzeczywistości. I w tej odsłonie to wszystko było. Pomimo problemów z aktorstwem, to cała otoczka pomogła nam po prostu skupić się na wydarzeniach przedstawionych. I wydaje mi się, że to jest jeden z głównych czynników, dlaczego Piła 10 ma dość różne oceny od krytyków. Wydaje mi się, że mogli być w tej samej sytuacji co ja, że tak naprawdę sens im się podobał, ale wrócili, zaczęli pisać, zastanawiać się, analizować, Realizować i tak naprawdę zmienili pewnie swoją ocenę niż tą, którą mieli po prostu podczas wychodzenia z seansu. Zanim zdradzę Wam, jaką ja ścieżkę wybrałem, to jeszcze trochę pomówmy o tym, co znajdowało się w samym filmie. I przepraszam właśnie za to, że trochę zboczyłem z tematu, ale już wracam. Ogromnie podobał mi się fakt, że wróciły tutaj dość charakterystyczne sceny z zabawą kamerą. Czasami w Pile pojawiało się coś takiego, ja Pozwolę sobie to nazwać momenty paniki, że kamera zaczyna dosłownie wariować, są różne przyspieszenia, kamera wiruje dookoła postaci i naprawdę czuć w tym wszystkim po prostu panikę tej osoby, która właśnie ma przetrwać kolejną grę. Te sceny zawsze były świetne, tutaj też się pojawiają i są po prostu genialne i nie odstępują swoim poprzedniczkom. Również mega mi się podobała zmiana perspektywy, przeważnie obserwowaliśmy właśnie uczestników gry i. Mimo, że mieli coś za uszami, to im kibicowaliśmy. A tutaj wszystko jest właśnie skupione bardziej od strony Kramera i powiedziałbym nawet, że zrobili z niego w tej części trochę antybohatera. Zwłaszcza, że postacie są napisane w taki sposób, że ciężko ich polubić i czy im współczujemy? Powiedziałbym szczerze, że ciężko. Dodatkowo, Kramer zyskuje dzięki temu, że pojawia się tutaj Amanda i sceny z nimi są naprawdę świetne. I tutaj na razie skończę chwalenie, bo pomimo tego, że film ogromnie mnie wchłonął, to nie oznacza, że jedyne co zauważyłem to słabe aktorstwo niektórych postaci. Tak naprawdę największym błędem, jaki zauważyłem, był swego rodzaju problem Priquelli, bo przyjmijmy taki scenariusz, że postać A. Przygotowuje się na to, żeby umrzeć, ale tak naprawdę w ciągu chronologicznym w kolejnym filmie ona żyje, więc taka scena po prostu nie przynosi napięcia i wiemy jak się skończy. Innym problemem, który rzucił mi się w oczy, to tak naprawdę końcówka jest trochę przekombinowana. Ja oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że Jigsaw zawsze był mastermindem, ale na koniec wyszło za dużo rzeczy po jego myśli i ciężko nam w to uwierzyć. I tutaj dochodzimy do podsumowania i wyboru mojej ścieżki. Tak naprawdę wybiera moje pierwsze wrażenia, bo film ostatecznie bardzo mi się podobał i mimo że dostrzegałem w nim błędy podczas seansu, to wydaje mi się, że tych błędów, które zauważyłem po seansie, nie powinienem liczyć. Biorąc to pod uwagę, wystawiam najnowszej pile ocenę 8 na 10 Jest to naprawdę dobry film i powrót świetnej marki. I jeśli nie oglądaliście kiedykolwiek piły, to mówię: obejrzyjcie sobie pierwszą część i lećcie tutaj na dziesiątkę, bo warto. Chyba że jedynka wam się nie spodoba, bo zdaję sobie sprawę, że nie każdemu piła może się tak naprawdę spodobać. I tyle ode mnie za możliwość obejrzenia tego filmu. Dziękuję oczywiście niezawodnemu. Cinema City. A wy nie zapomnijcie o zostawieniu łapki w górę i subskrypcji. Pamiętajcie też o odwiedzeniu naszej strony internetowej. A my widzimy się bądź słyszymy w następnych materiałach. Trzymajcie się ciepło. Hej!